No dobrze, więc kontynuujemy przed maturą oswajanie z kartą wzorów. Dzisiaj będziemy opowiadać o wszelakich siłach, czyli o tej części. No, do tego sobie może dodamy kilka wzorów na energię, bo się pewnie wszystko będzie ładnie zgadzać. No i pożyczymy drugą zasadę dynamiki Newtona, czyli F równa się ma. No i żeby to wszystko wytłumaczyć, to trzeba jeszcze będzie pamiętać o prędkości kątowej, że z odwrotnością okresu, no i o przyspieszeniu dośrodkowym w ogóle, że istnieje, jest równe V kwadrat przez R albo omega kwadrat razy R. Czyli to postaramy się połączyć w jakąś taką ładną opowieść. No to zaczynamy. No wszystko dookoła nas ma jakąś masę. Ja mam masę, wy macie masę. Ale mamy za małe masy, żeby poczuć przyspieszenie grawitacyjne, no wzajemne, ale na pewno czujemy przyspieszenie grawitacyjne od Ziemi. Jak to działa? Jest sobie jakaś duża planeta. O, ta. Brzydko nam narysowałem. Duża planeta i ona sobie będzie miała masę M. No jest sobie jakaś mała planetka, która ma masę małe. One oczywiście się przyciągają siłą F, która ma taką samą długość, jest przeciwnie skierowana. I to F grawitacji jest równe G, M małe, M duże, tudzież odwrotnie, razy R kwadrat, gdzie R to jest po prostu odległość między nimi. I to jest dokładnie ten wzór. G to jest stała, można ją znaleźć w no, tych naszych stałych fizykochemicznych. No i to są grawitacje. I niby te siły są takie same, ale jednak się okazuje, że przyspieszenie grawitacyjne, które czują te ciała, jest, no jest różne. I jak to działa? Więc oczywiście chcielibyśmy mieć wielkość, która pokazuje, jaki jest no, kierunek pola w jakimś miejscu w przestrzeni, ale niekoniecznie tam musimy wstawiać jakiś obiekt. Na przykład na planecie Ziemi mamy G wszędzie. No i G sprawia, że cokolwiek tu włożymy o jakiejkolwiek masie, to będzie poruszało się w dół. I tak samo od dużej masy M będziemy mieli takie pole tak zwane centralne i jego natężenie, czyli gamma, będzie się równało g duże m przez r kwadrat, czyli dokładnie to, co tu jest podane. Bierzemy ten wzór i dzielimy przez masę, którą tu włożyłem. I to jest właśnie przyspieszenie grawitacyjne albo natężenie pola grawitacyjnego. To jest kompletnie to samo. Chodzi po prostu o to, jak szybko zacznie przyspieszać obiekt, no dosłownie o masie 1 kg, jak go włożę tutaj, jak go włożę tutaj, jak go włożę tutaj. Można to obliczyć po prostu wstawiając dwa ciała, patrząc jakie siły na nie zadziałają, a potem dzieląc przez masę tego małego ciała. Więc to są te dwa wzory. No dobrze, oczywiście teraz się pojawia pytanie, czy zawsze tak jest, że te ciała będą leciały na siebie? No oczywiście nie, bo często zdarza się tak, jak tutaj sobie to zmarzę i te siły zmarzę, że mimo tego, że one się przyciągają, to jednak to mniejszy obiekt, na przykład Ziemia, a ten duży to może być Słonko, ma jakąś prędkość V. No i ta prędkość V, jakakolwiek, czy tam zwykle jest duża, będzie powodowała, że ten mały obiekt zapewne będzie się kręcił po jakiejś orbicie dookoła Słońca. Ta orbita będzie przerywanymi cyferkami. No i ona ma promień, czyli odległość pomiędzy orbitą a środkiem Słoneczka naszego, równe R. I teraz tak, oczywiście to nie jest absolutnie dowolne. Jest jakaś relacja między prędkością a promieniem. Jest to tak zwana pierwsza prędkość kosmiczna. I polega to na tym, że ta siła grawitacji, którą sobie pokazywaliśmy, ta gmm przez r kwadrat, akurat działa jak siła dośrodkowa. Czyli mówimy, że siła dośrodkowa w takim przypadku ma być równa sile grawitacji. No bo wtedy jest tak, że można by powiedzieć, że to, co zapewnia grawitacja, wystarczy, żeby zakrzywić ruch, czyli sprawić, że mały obiekt będzie się kręcił wokół dużego. No i jak to podstawimy, czyli siła dośrodkowa, to pewnie skorzystamy z tego wzoru, tylko pomnożymy przez masę. To jest mv kwadrat przez r, tak? A z drugiej strony pewnie podstawimy, że jest to gmm przez r kwadrat. I tutaj można trochę poskracać, to masa jest nieważna. R się skraca i wychodzi nam ten wzorek, czyli wychodzi nam pierwsza prędkość kosmiczna, czyli jaka jest zależność między promieniem orbity, po której się poruszam, a prędkością, dosłownie jak to, no tu jak to jest pierwiastko, jeśli pomnożycie, wyjdzie wam pierwsza prędkość kosmiczna. O czym ja dalej miałem opowiedzieć? Aha, no tak, no dobra, no to wiemy, jaka jest relacja między prędkością a promieniem, a jak wygląda z okresem, czyli co ile wróci ta planeta do swojego tego samego miejsca. Można by na to patrzeć jak na rok. No w przypadku Ziemi jest to 365 dni. A z czego my to mamy dostać? Dosłownie z tego samego wzoru, tylko powiemy tak. Użyję nie tej pierwszej części, czyli V kwadrat przez R, ale użyję omegi, bo wiem, że omega to jest 2 pi przez okres. I to użyłem tej części, tak?
No i wiem to, więc podstawiam jeszcze raz. To jest m razy 2 pi przez t kwadrat razy promień. I to się równa gmm przez r kwadrat. Zauważcie, że m się znowu upraszcza. No i teraz co się dzieje? Dostajemy, jak pomnożymy przez t kwadrat, to na jednej stronie, i to już tu wpiszę, bo nie ma bo jest miejsce, dostajemy z jednej strony t kwadrat przez r do trzeciej, a z drugiej strony no mamy jakieś 2 pi przez ta duża masa, przez g, no jakieś stałe fizyczne, czyli widzimy, że stosunek okresu, czyli tego roku planety do jej promienia, a właściwie w odpowiednich potęgach, czyli okres do kwadratu r do trzeciej, jest wyrażony przez jakieś stałe, które się nie zmieniają, są stałe kosmiczne i to prowadzi do tak zwanego trzeciego prawa Keplera. Czyli mówimy, aha, jak okres, czyli dowolną planetę wezmę i policzę, ile wynosi w jej przypadku rok, taki w jej układzie słonecznym i podzielę przez promień i podniosę te rzeczy do odpowiedniej potęgi, to wyjdzie mi zawsze stała. Czyli mogę sobie porównywać różne planety w różnych układach słonecznych i on i te t do kwadrat przez r do trzeciej może być, musi być nawet równy. No dobra, to tu kończymy siłę. A jak wygląda historia z energią w takim roku? No jak dobrze wiecie, energia musi być zachowana. Jest taki paradoks, że energia jest, ma znak ujemny. Dlaczego ma znak ujemny? Tutaj widać, może ją pokażę. Mówię o tym wzorze. Ona ma znak ujemny dlatego, że można sobie wyobrazić, że jest o, jakaś taka na przykład, jest sobie rakieta. Ona ma masa małe m, tu jest masa duże m. No to początkowo twierdzę, że ten układ ma energię grawitacyjną, potencjalną, równą minus g duż mm przez no, promień tej planety, na przykład Ziemi, do bez kwadratu. Uwaga, bez kwadratu. I teraz tak, no to jest ujemna liczba. Ona może być równa minus milion. I teraz mnie interesuje taka sytuacja, ile ja muszę do niej dodać, czyli ile tu bym musiał dodać plus ile energii kinetycznej, czyli plus ile mv kwadrat przez 2, po to, żeby to tak wleciało daleko, daleko, aż do, powiedzmy, nieskończoności. Czyli tak daleko, że już nie czuję oddziaływania grawitacyjnego. Tutaj byśmy powiedzieli, że energia potencjalna jest równa minus gmm przez nieskończoność, czyli 0. No to prawda jest taka, że energia musi być zachowana, czyli końcowa jest równa 0. No zakładamy, że tu już wyhamowaliśmy do 0. To jest taki ekstremalny przykład. Jakbyśmy mieli więcej prędkości, to by nam została, byśmy sobie pływali, ale tutaj to jest taki ekstremalny przykład, że doleciliśmy do tej nieskończoności i starczyło, i skończyło nam się, no nie wiem, czy paliwo, czy skończyło nam się po prostu początkowa prędkość. Właściwie to początkowa prędkość. No i to znaczy, że musimy dodać tyle energii kinetycznej, żeby skasowała to minus milion, czyli musimy dodać milion dżuli, powiedzmy, tak? Czyli to znaczy, że energia potencjalna plus energia kinetyczna początkowo musi być 0, żeby końcowa była 0 i dlatego energia potencjalna jest ujemna. No i to widać w tym wzorze. G występuje, które już znamy, masa pierwszego, masa drugiego przez R. Dobra. No i to właściwie wyprowadziliśmy te wzory kosmiczne, więc zejdźmy na planetę Ziemię. Dlaczego by nie? No i na planecie Ziemię sytuacja jest dość podobna, więc ja marzę i narysuję jakąś tam podłogę, albo właściwie Ziemię. No i tu będzie kulka położona. I ta kulka, powiedzmy, będzie miała masę małe m. I mnie interesuje taka sytuacja, że chciałbym ją podnieść na taki podest i on jest, ma wysokość h, prawda? I tutaj chciałbym tą kulkę umieścić w jakiś sposób. No i co widzimy? Po pierwsze kilka różnic widzimy. Widzimy taką różnicę, że jak sobie leży na Ziemi ta kulka, no to ponieważ tu jest planeta Ziemia o masie m, no to będą się przyciągały. Ta planeta tego nie poczuje, ale na pewno kulka poczuje, że działa na nią siła gmm przez promień Ziemi do kwadratu. A z kolei na tym podejście będzie też działała siła i ona będzie gmm przez r Ziemi, uwaga, plus h do kwadratu. Ok, i teraz się pojawia pytanie. Zauważcie, że w mianowniku jest jakaś ogromna liczba, promień Ziemi, to jest ileś tam kilka tysięcy kilometrów, względem, no nie wiem, h może być równe 2 metry, 3 metry. No i zwykle się mówi tak, że tak naprawdę to w tej sile, ponieważ tu jest kwadrat, to h jest pomijalnie małe, można sobie je wyrzucić i dochodzimy do tego wniosku, do którego zwykle dochodzimy, że jeżeli jesteśmy blisko powierzchni, czyli jeżeli ta powierzchnia jest grubsza rzecz biorąc płaska,
no to możemy sobie powiedzieć, że to jest siła mg, gdzie akurat g, jak dobrze widać, to jest gm przez r ziemi kwadrat, czyli g to się równa gm przez r ziemi kwadrat. Zauważcie, że g to jest ta sama stała grawitacyjna, ale to jest duże g, a małe g to jest przyspieszenie grawitacyjne, masa Ziemi, r ziemi kwadrat, i akurat w przypadku naszej planety to jest 9,81 metrów na sekundę kwadrat. No i mówimy, że to h niewiele zmienia, czyli tu też będzie siła mg, no i ogólnie tu mówimy, że jest pole grawitacyjne o natężeniu g, ono wszędzie jest stałe, czyli jakbym próbował podnosić tę piłeczkę, to cały czas na nią będzie działała siła mg, bo to się dzieje w okolicach powierzchni Ziemi. Dobrze, to jak mogę ją podnieść? No więc muszę się przeciwstawić tej sile grawitacji, czyli jak sobie ją niosę, to cały czas działa tu siła mg, działa siła mg, działa siła mg. I żeby to nie przyspieszało, to ja muszę użyć moich mięśni, żeby dostarczyć co najmniej taką dużą siłę i przenieść. I co nam mówi ten wzór o pracy? Mówi nam, że musimy wykonać pracę równą sile, jaką pokonujemy, razy przesunięcie, czyli to jest mgh. Co jeszcze można? Można to z innej strony powiedzieć. Dokładnie to samo powiem, ale użyję innego wzoru. Można powiedzieć, porównując te dwie sytuacje, tutaj, że to praca wykonana. Z drugiej strony mogę powiedzieć następującą rzecz. Mogę powiedzieć, że energia kinetyczna, potencjalna na dole, ta taka nawet kosmiczna, weźmiemy tą kosmiczną, to jest minus gmm przez r ziemi, a tutaj to jest minus gmm przez r ziemi plus h. No i tak się składa, że ta liczba, jak widać, że mianownik wzrósł, to ta liczba musi być jaka? Jak mianownik rośnie, to liczba będzie mniejsza, czyli będzie mniej ujemna, tak? Czyli jak tu było, no strzelam, równa się minus 8, to ta liczba będzie mniej ujemna, czyli będzie minus 6. No i tutaj w związku z tym jest jakaś różnica energii potencjalnej, albo można napisać, że tu jest równa energia potencjalna kosmiczna plus, znaczy po prostu energia potencjalna taka związana z Ziemią, a tu na tej wysokości jest energia potencjalna plus zmiana energii potencjalnej. Jak porównacie te dwa wzory i tam sobie rozwiniecie w szereg Taylora, no nie róbcie tego, to wyjdzie wam, że różnica energii kinetycznej, czyli ta delta EP, równa się mgh. Tylko to. Czyli to jest to mgh, które tutaj jest, i różnica wysokości. A teraz uwaga, możemy sobie spokojnie przyjąć, że energia potencjalna jest 0. To nie zmieni żadnych naszych obliczeń. Czyli przyjąć, że na powierzchni planety sobie zerujemy, ustawiamy miarkę dokładnie w tym miejscu, że jak podłoga jest 0. W innym eksperymencie możemy stwierdzić, że 5 metrów pod ziemią jest 0. To, gdzie ustawimy 0, jest kompletnie arbitralny. Ważne jest, o ile się zmieniła energia potencjalna. No i wzór na zmianę energii potencjalnej jest równy mgh, dlatego mówimy, że na przykład tutaj energia potencjalna, ustawiamy sobie, że jest 0, a tutaj energia potencjalna jest równa mgh. Zauważcie, że to ma sens, no bo tak jak powiedziałem, żeby przeciwstawić się sile F, musimy wziąć tą siłę i pomnożyć razy przesunięcie, czyli mgh, i dokładnie to samo wychodzi, jeśli chodzi o energię potencjalną. Czyli nasze zadanie, które sobie postawiliśmy, które wygląda tak, że należy wziąć kulkę i przenieść ją z podłogi na podest o wysokości h, polega tylko i wyłącznie na tym, że skądś, z czapy, musimy wziąć energię mgh i dostarczyć kulce, i dzięki temu być może nam się uda ją przenieść. Czyli tak, tu musi być energia potencjalna równa mgh. Musimy ją skądś dostarczyć. Najprostszym sposobem byłoby ustawienie tutaj rampy, takiej równi pochyłej, i rozpędzenie tej kulki do energii kinetycznej równa się mv kwadrat przez 2. Czyli będę korzystał z tego wzoru. O, tutaj jest energia kinetyczna. No i wtedy, jeżeli akurat mv kwadrat równa się mgh, to znaczy, że ona starczy energii, żeby się wturlać, i tu już prędkość będzie miała 0. Czyli to będzie taka minimalna prędkość, którą musimy dać tej kulce, żeby ona doleciała na tą wysokość. To jest najprostszy sposób. No ale życie nie jest takie łatwe, jak się domyślacie, bo nawet jak tutaj dostarczymy to mv kwadrat przez 2, no to tu będą jakieś takie opory ruchu zwane tarciem, to będzie tarcie.
Tarcie wynika z tego, że powierzchnie są chropowate i tak dalej. No i jest taki wzór tutaj na siłę tarcia i ta siła tarcia kinetycznego to jest po prostu nacisk, czyli ten wektor, który jest prostopadły do powierzchni. No to jakoś tam się oblicza z równi pochyła i potem możemy się tym zająć. Z grubsza to chyba się równało mg cosinus alfa, gdzie to jest kąt. I razy współczynnik. Ten współczynnik to 0,1, 0,5, 0,3, zależy od materiału. No dobra, ale mamy więc, że tarcie kinetyczne, takie ten wzór opowiadam, to jest mu razy siła nacisku, która akurat równa się zwykle mg cosinus alfa, gdzie alfa to jest kąt nachylenia równi. No dobra, ale to cały czas nam się zupełnie nie dodaje, bo musielibyśmy się zastanowić, jak dużo energii dostarczyć, jak mocno kopnąć tę kulkę, żeby ona żeby miała energię potencjalną, ale też żeby mogła pokonać tarcie. Czyli powiedzielibyśmy, że ta energia, którą tu dostarczę, musi być zmarnowana po pierwsze, czyli mv kwadrat przez 2 musi być zmarnowane na mgh, ale musi się też być zmarnowane na ciepło. Często to się tak oznacza. No to ciepło, które tutaj w wyniku tarcia zostanie wytworzone, tak? No ale wzór na to tarcie jest dość prosty, bo to przerabialiśmy tarcie, siła, znaczy tarcie. Tarcie będzie wykonywało pracę, byśmy powiedzieli, które nazywamy ciepłem. No i to będzie równe siła tarcia razy przesunięcie, czyli to jest to przesunięcie, tak jak długa jest rampa. Im dłuższa rampa, tym większa będzie ta siła tarcia. No im dłuższą drogę pokonuje, tym oczywiście to ma sens, tym tarcie będzie miało więcej okazji, żeby nam przeszkodzić. Czyli reasumując, musimy dodać trochę więcej energii, żeby włożyć na górę, ale też żeby pokonać wszelkie straty. Dobra, to mamy te wzory pokonane. Ale jakie są jeszcze inne sposoby, którymi moglibyśmy tą kulkę umieścić na wysokości? Czyli jak jeszcze możemy dostarczyć energii mgh? Możemy na przykład, jeśli gramy w golfa, wziąć kija golfowego i sobie go ją tak pyknąć i mieć nadzieję, że ona nam wpadnie. Jaką energię musi mieć ten kijek i w ogóle jak to policzyć? Więc to jest bryła sztywna, ona się kręci wokół tej osi z częstością, właściwie to w tą stronę, z częstością kątową omega. Jak to jest bryła sztywna, to ma jakiś moment bezwładności. I moim zdaniem, żeby wrzucić do góry, to musimy dostarczyć energię co najmniej tyle w tym kijku, równą i omega kwadrat przez 2, czyli energia kinetyczna ruchu obrotowego, i moment bezwładności omega, to prędkość kątowa. I ona musi się równać mgh, i wtedy jest tak, że ta energia kijka przełoży się początkowo na energię kinetyczną kulki i ona wpadnie na górę, jeżeli dobrze wycelujemy oczywiście. No dobra, to był jakiś taki w miarę sprytny sposób, ale co jeszcze można wymyślić? Można wymyślić, dobra, no nie jesteśmy dobrzy w golfa, ale na przykład mamy sobie sprężynkę. I co można powiedzieć? Ustawmy sobie tą kulkę na takim podejście, który ma sprężynkę o stałej sprężystości K. No i wiemy, że tak, że jeżeli ją tutaj ściśniemy i dostarczymy energię kinetyczną sprężystości o tą, równą 1 druga k, to jest ta liczba, razy x. X to jest to, jeżeli powiedzmy nie ściskaliśmy, to kulka była na tej wysokości, czy powiedzmy ten podest był na tej wysokości. Jeżeli ścisnęliśmy o x, czyli tak, to musiała się nagromadzić energia 1 druga kx kwadrat w tej oto sprężynce. No jeżeli ona jest akurat równa mgh, to tak się stanie, że ta kulka podskoczy na wysokość h. Świetnie, fajnie, no tylko jeszcze trzeba ją wycelować, ale to jest zupełnie inna kwestia. No dobra, ale moglibyśmy powiedzieć, nie mamy żadnej sprężynki, nie mamy też cela. To co jeszcze można zrobić? No można tak pójść na łatwiznę, czyli to porobiłem, i wykorzystać sobie jakiś taki silnik. Czyli sobie wyobrażacie, że to jest silnik mechaniczny, on ma jakieś tam koła zębate i tu jest ta nasza kulka o masie m i chcielibyśmy ją po prostu podnieść. No tam będzie jakoś kręciło się. Tak, no nie wiem, podłączymy to do prądu, powiedzmy. I zwykle nasz silnik, no do prądu, czy możemy tam węgiel ładować, czy możemy, no nie wiem, na przykład prowadzić tutaj zimną fuzję albo rozbijać atomy uranu. W każdym razie wiemy, że zwykle silniki generują moc P. No moc P oznacza mniej więcej tyle, że dostarczają energii na jednostkę czasu, albo jak to inaczej powiemy, pracy na energii czasu, bo tak można sobie zapamiętać, że praca to jest zmiana energii. Tak jak tutaj musimy wykonać pracę równą mgh, czyli zmienić energię potencjalną kulki z zera na mgh. No dobra, to mamy ten wzór, że moc to jest to, ile energii na jednostkę czasu możemy włożyć.
taki anegdota, jak samochód jest mocny, to znaczy, że szybko może zmienić swoją energię kinetyczną, to znaczy energię kinetyczną zmienić w krótkim odstępie czasu. No dobra, to mówimy w takim razie, że jak mamy silnik o mocy P, na przykład czajnik ma 300 W, to musimy poczekać czas T i dostaniemy no, jakąś tam energię od silnika, która musi wystarczyć na mgh. No i zauważcie, że to ma duży sens, bo jak poczekamy dłużej, no to naturalnie, że ta kulka będzie trochę wyżej niż h. No to ogólnie jest liniowe. Wysokość, na którą podniesiemy, zależy, jakby zależy od czasu, jest liniowa w czasie. Czyli jeżeli poczekamy za krótko, to za nisko ją podniesiemy, jak za długo, to za wysoko. Także jest idealny czas. Dobrze, czy jest jeszcze jakaś energia, o której tutaj nie powiedziałem? Właściwie nie. Jeszcze jest ostatni wzór, którym powinienem powiedzieć wcześniej, ale pewnie się zastanawiacie, co to jest tarcie statyczne. Ono nie pasowało do wcześniejszych opowieści, więc sobie wyobraźcie, co by było, gdyby ktoś przykleił tą kulkę. No i może wróćmy do tej sytuacji, że kulkę przykleił, a ja ją chcę tylko przesunąć. Czyli już chcę przesunąć. No to ten wzór mówi, że siłę, którą muszę użyć, żeby ta kulkę odkleić od podłogi, czy tam powiedzmy ona trze o podłogę, no to ta siła, którą muszę włożyć, żeby przesunąć kulkę, musi być większa niż tarcie statyczne, a to tarcie statyczne jest zawsze mniejsze niż μs, czyli ona jest zawsze z kolei mniejsze niż μs razy siła nacisku. To jest tym razem współczynnik tarcia statycznego, on może być różny niż kinetycznego. Z grubsza to polega na tym, że musimy włożyć taką siłę, która będzie na pewno większa niż tarcie statyczne razy nacisk, razy Fn, to zrozumiane jako nacisk, ja często używam N po prostu, Fn w tym przypadku. Ma to sens? Po prostu sobie wyobrażacie, że jak to mu jest bardzo, bardzo duże, to znaczy, że ktoś nam przykleił superglutem albo inną kropelką i musimy włożyć dużo siły, musimy, żeby pokonać tarcie statyczne. No dobra, dzięki wielkie.